owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasał świnie. Pragnął on napełnić żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników w domu mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i to, co moje, do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Dziś myślami możemy przenieść się do petersburskiego ermitażu, do galerii, na której ścianach wisi przepiękny obraz Rembrandta zatytułowany Powrót syna marnotrawnego. Rembrandt malował ten obraz całym swoim sercem, nie tylko pędzlem, nie tylko farbami. Przepiękna gra światła i cieni, zwłaszcza czerni i czerwieni, skupia uwagę widza na błogosławiących powracającego syna dłoniach ojca. Ojciec kładzie te ręce na ramiona syna i to jest centrum skupiające uwagę całego dzieła. W ten sposób bardzo wzruszająco zostaje ukazany powrót, przebaczenie udzielone synowi marnotrawnemu, a jednocześnie ogromna miłość ojca, która skłania go do takiej postawy. Biografowie Rembrandta twierdzą, że artysta w pewnym sensie powtórzył w swoim życiu historię syna marnotrawnego. Jako młody człowiek Rembrandt zdawał sobie sprawę ze swojego geniuszu. Bardzo szybko zdobył sławę, był człowiekiem pewnym siebie, ba, był wręcz człowiekiem butnym. W wieku 30 lat był człowiekiem bardzo bogatym, ale później nagle jego historia się odwróciła. Zaledwie w przeciągu 7 lat Rembrandt stracił troje swoich ukochanych dzieci, które zmarły i zmarła także jego żona. Pozostał sam z 9-miesięcznym synem. Związał się na pewien czas z jego niańką, ale ten związek okazał się fiaskiem, rozeszli się, a później Rembrandt zaczął popadać w kłopoty finansowe. Najpierw zaczął wyprzedawać obrazy, które zdobiły ściany jego domu w Amsterdamie, obrazy innych mistrzów. Później zaczął sprzedawać swoje własne dzieła,
Ostatecznie w 1658 roku stracił swój dom w Amsterdamie i skończył w przytułku dla ludzi bezdomnych. W pewnym sensie Rembrandt powtórzył swoim życiem historię syna marnotrawnego. Odejścia od ojca, a później pewnie takiego wewnętrznego powrotu do ojca, który wyraził się właśnie w namalowaniu tego przepięknego dzieła, które dzisiaj podziwiać można w Petersburgu. Kiedy sięgamy do karty Ewangelii Łukasza, aby wczytać się w tę bardzo dobrze nam znaną historię, spróbujmy dzisiaj dokonać swoistego rachunku sumienia. Spróbujmy pomyśleć, co by się działo w naszym sercu, gdybyśmy byli na miejscu syna marnotrawnego. Wiemy, że do domu ojca miał spory kawałek drogi, dlatego że znalazł się w krajach pogańskich. Świadczą o tym świnie, które wypasał, a Żydzi nie wypasali świń. Uznawali je za zwierzęta nieczyste. Musiał więc pewien dłuższy czas wędrować do domu. To logiczne, że wtedy myślał o swoim spotkaniu z ojcem. To wtedy dokonywał rozrachunku swojego życia. To wtedy dokonywał rachunku sumienia. Jakie pytania mógł sobie wtedy stawiać wracający do domu marnotrawny syn? Pierwsze pytanie to pytanie o wstyd. Czy wstydzę się swojego grzechu? Dla Żyda było już hańbą, był ogromnym wstydem sam kontakt z poganinem, a co dopiero wypasanie świń w krainach pogańskich, świń, które uznawane były za zwierzęta nieczyste. To bardzo hańbiące zajęcie. Z ogromnym wstydem więc ten marnotrawny syn wracał do domu ojca. Pan Bóg jednak przemienia ten jego wstyd z powodu upadku na wstyd przed ogromem miłosierdzia, jakie zostaje mu okazane. Zostaje mu przywrócona szata, która jest symbolem przywrócenia godności synowskiej. Zostanie mu założony pierścień na rękę, który jest symbolem przywrócenia prawa do dziedziczenia. Ojciec daje mu także sandały na nogi, co wskazuje, że jest człowiekiem wolnym. Boso chodzili niewolnicy. Ten jego wstyd z powodu grzechu przeradza się w zbawczy wstyd. Drugie pytanie to pytanie o decyzję. Decyzja o nawróceniu. Czy jestem w stanie podjąć tak radykalną decyzję o nawróceniu? To bardzo obrazowa, bardzo piękna, krótka definicja nawrócenia, która pojawia się w tej przypowieści. Wstanę i pójdę do mojego ojca. Powrót do ojca, nawiązanie na nowo relacji z Bogiem. Oto prawdziwe nawrócenie. Wiemy, że greckie słowo określające nawrócenie brzmi metanoia, pobrzmiewa tam ten rdzeń nus, umysł, i mówimy często, że metanoia to zmiana sposobu myślenia, ale nie wystarczy zmienić sposób myślenia, aby rzeczywiście się nawrócić. Nie wystarczy tylko wiedzieć, co jest dobre, aby czynić dobro. Taki pogląd głosił już kiedyś Sokrates. Mówił, że wystarczy wiedzieć to, co jest dobre, czym jest dobro i będziemy to dobro czynić. Ten pogląd nazywamy intelektualizmem etycznym, ale wiemy, że w praktyce on się nie sprawdza. Sam święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać już nie. Wie więc doskonale, co jest dobre, ale trudno mu to wykonać. Dlatego ważny jest w tym słowie metanoia przedrostek meta. Meta oznacza poza. Nawrócenie oznacza nie tylko zmianę sposobu myślenia, ale także czerpanie siły do wprowadzenia w życie tego nowego myślenia, siły pochodzącej od Boga, od Ducha Świętego. Na tym polega nawrócenie. Zmieniam swój sposób myślenia i proszę Pana Boga o moc do zerwania ze złem i do czynienia dobra. Kolejne ważne pytanie, które pewnie stawiał sobie syn marnotrawny wracający do ojca, to pytanie o dar. W starożytnym Izraelu i w ogóle na starożytnym Bliskim Wschodzie, gdy ktoś wracał z dalekiej podróży, miał niemal obowiązek przynieść domownikom prezenty, dary, podarunki ze swojej wyprawy. Tymczasem marnotrawny syn nie miał nic. Przychodził z pustymi rękami, zawstydzony. I daje się tu zauważyć pewien paradoks. Gdy opuszczał dom ojca, wydawało się, że był bogaty.
bo miał cały majątek, który przypadł mu w udziale. Wydawało się, że był bogaty, a tak naprawdę był biedny, bo żył w swoim złudnym świecie iluzji, które doprowadziło go do pełnego upadku, do straty tego majątku. I paradoksalnie, gdy wraca i nie ma ani jednego grosza w kieszeni, wraca z pustymi rękami, jest bogaty. Jest bogaty, bo odkrywa miłość ojca, odkrywa jego miłosierdzie, odkrywa także swoje pragnienie powrotu na prawą drogę życia. To wewnętrzne bogactwo jest dużo bardziej ważne niż zewnętrzne. Kolejne ważne pytanie, które pewnie stawiał sobie syn wracający do domu, to pytanie o relacje z bratem. Wiemy, że jego brat, starszy brat, nigdy nie opuścił domu ojca, zawsze wiernie spełniał wolę ojca, ale co ciekawe, spełniał ją na zewnątrz. Wiernie na zewnątrz, a jak ukazuje nam karta dzisiejszej Ewangelii, sercem czasem daleko był od ojca i takie zagrożenie rodzi się pewnie też w każdym z nas. Wracający do domu syn stawiał sobie pytanie, czy uda mu się nawiązać relację z tym bratem, który trwał cały czas przy ojcu. A trzeba nam zdać sobie sprawę, że kiedy święty Łukasz używa słowa brat, czyni to już w trwającym kilkadziesiąt lat Kościele. To właśnie pierwsi chrześcijanie określali siebie braćmi. Mamy więc tutaj mowę nie tylko o powrocie do Boga, ale również o powrocie do Kościoła. Ojcowie Kościoła przywoływali w tym momencie bardzo piękną scenę. Mówili, wyobraźcie sobie okrąg, w którego centrum stoi Bóg. Jeśli stoimy na obręczy tego okręgu i chcemy przybliżyć się do Boga, to gdy zbliżamy się do Boga, jednocześnie zbliżamy się do siebie nawzajem. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej zaangażowani jesteśmy we wspólnocie Kościoła, którą Bóg ustanowił narzędziem zbawienia. Kolejne może pytanie, które warto sobie postawić i które pewnie kołatało się w sercu marnotrawnego syna, to pytanie o wytrwałość. Czy uda mu się wytrwać w tym mocnym postanowieniu poprawy? Czy nie narazi się przypadkiem na taką postawę, jaką przyjął jego starszy brat? Że owszem, będzie dalej w domu ojca, będzie spełniał na zewnątrz jego wolę, ale gdzieś w sercu daleko będzie marzył o odejściu, o innych przygodach, o innym świecie. Czy rzeczywiście to jego nawrócenie będzie trwałe i czy będzie tak bardzo mocno zaangażowany w trwanie na drodze, którą obrał? Takie pytanie zapewne też kołatało się w jego sercu i ważne, abyśmy my na naszej wielkopostnej drodze, wędrówce ku świętom zmartwychwstania, również je sobie stawiali. A na koniec tego rozważania pytanie czysto hipotetyczne, bo nie wynikające z tej przypowieści. Pomyślmy sobie, co mogłoby się stać, gdyby wracający do domu marnotrawny syn jako pierwszego spotkał nie ojca, który wychodził na drogi i wypatrywał swojego syna i z otwartymi ramionami go przygarnął, ale gdyby spotkał wracającego z pola starszego brata. Jak mogłaby wyglądać jego rozmowa z bratem? Czy marnotrawny syn rzeczywiście wróciłby do domu ojca? Czy ta droga nie zostałaby mu zagrodzona? Jeżeli próbujemy to przenieść dzisiaj na sytuację współczesnego Kościoła, bo tak właśnie nazywano już od pierwszych wieków chrześcijan braćmi, warto postawić sobie pytanie, czy czasem my, chrześcijanie, którzy przynajmniej zewnętrznie, jak starszy brat, wiernie staramy się trwać przy ojcu, nie jesteśmy czasem przeszkodą dla tych, którzy autentycznie odkrywają miłość ojca, ale nie potrafią jeszcze pogodzić się ze złem, które czasem spotykają w Kościele.